Björn Birkola i Niemiec Helmut Recknagela. Honen, podobnie jak Weisslok, miał 4 tytuły na koncie, a w sezonie 2007-2008 w rywalizacji z austriackimi młodymi wilkami Morgensternerem i Schlierenzauerem użył swojego doświadczenia i triumfował po raz 5. Które zwycięstwo smakowało najlepiej? Ciężko powiedzieć, może to ostatnie, bo było 5, a nikt wcześniej tego nie dokonał. Z 5 zwycięstwami na koncie, Ahonen pozostanie panem 4 skoczni jeszcze pewnie przez długie lata. Powracamy do historii turnieju 4 skoczni. To sezon 2001-2002, rok po wiktorii Adama Małysza. Zawodnikiem, który absolutnie zdominował konkurs, był Sven Hannawald. Ten zawodnik przeszedł do historii turnieju, bowiem jako pierwszy i ostatni jak na razie w historii zwyciężył w turnieju 4 skoczni, triumfując w każdej z 4 imprez i notując pod koniec rekordową notę. Rozpoczęło się od turnieju w Oberstdorfie. Pierwsze zdecydowane zwycięstwo Svena Hannawalda. Szczerze mówiąc, to wówczas byłem jednym z tych zawodników, którzy chcieli go powstrzymać. Sven skakał naprawdę w dobrze. W garmisz miałem szansę, prowadziłem po pierwszej kolejce skoków, Sven był drugi, ale nie udało mi się utrzymać się prowadzenia. Wygrał jednym czy półtora punktem. Rzeczywiście Sven Hannawald był nie do zatrzymania. Garmisz wygrał z Andreasem Witthelzelem w Innsbrucku. Kolejny sukces, tym razem okazał się lepszy od Adama Małysza i Martina Helwarta. W Innsbrucku ustanowił niesamowity rekord skoczni 134,5 metra. No i ostatni turniej, kiedy musiał zmierzyć się z dodatkowym stresem wynikającym z faktu, że miał szansę przejść do historii jako triumfator 4 turniejów. Poradził sobie i odniósł kolejne zwycięstwo. Każdy zawodnik próbował zatrzymać go, uniemożliwić mu zwyciężenie w 4 konkursach. Każdy chciał go pokonać, ale moim zdaniem z całą pewnością zasłużył na te zwycięstwa. Skakał bardzo dobrze, nie popełniał żadnych błędów. Za każdym razem skakał na najwyższym poziomie, no i ostatecznie zasłużył na to, czego dokonał. Próbowaliśmy go zatrzymać, ale się nie udało. W turnieju czasem eksplodowała forma zawodników, na których wcześniej nikt nie zwracał specjalnej uwagi. Jednym z takich czarnych koni w roku 2006-2007 był młody chłopak z Norwegii, Anders Jakobsen. Rozpoczął sezon zawodów Pucharu Świata w imponującym stylu. Objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, no a potem przyszedł czas na turniej 4 skoczni. W Oberstdorfie i w Garmisch naprawdę skakało mi się dobrze, chociaż nie były to skoki idealne, no ale było prawie świetnie. Potem był konkurs w Innsbrucku, kiedy wróciła do mnie rzeczywiście wielka energia związana ze skakaniem. Prowadziłem po pierwszej kolejce. To była szczególna sprawa, kiedy zobaczyłem Morgenstern'a, który skakał przede mną w drugiej kolejce i słyszałem ten krzyk, który dobywał się z gardą kibiców zgromadzonych na stadionie. To było coś naprawdę wyjątkowego. Byłem blady na twarzy i bardzo zdenerwowany, no ale znowu pomyślałem sobie, jeżeli tak wielu ludzi krzyczy, no to tam musi być naprawdę ciepłe powietrze nad skocznią, a zatem warunki do skakania muszą być świetne. Rzeczywiście warunki były znakomite. No a Jakobsen został królem Bergizel. Z
zadawałem sobie pytanie, no co się dzieje? Co to jest? Bo to rzeczywiście było dziwne uczucie, nagle zostać czołowym zawodnikiem tego światowego cyrku skoków. Rok wcześniej skakałem w Pucharze Norwegii, może w dwóch czy trzech pucharach kontynentalnych. Byłem siódmy w Zakopanem i to był najlepszy wynik. No a teraz nagle stałem się najlepszym skoczkiem świata. Podczas ostatniego konkursu w Bischofshofen Anders Jakobsen był drugi za Gregorem Schlierenzauerem, ale i to wystarczyło do zajęcia pierwszej lokaty. Innym zawodnikiem, który nieco nieoczekiwanie eksplodował formą na turnieju czterech skoczni, był Wolfgang Kloitzl. Austriacki skoczek od wielu sezonów znajdował się w swojej reprezentacji. Skakał na dużych turniejach, ale nie odnosił oszałamiających sukcesów. Tymczasem podczas turnieju czterech skoczni sprawił wszystkim naprawdę wielką niespodziankę. To był sezon 2008-2009. Wszyscy spodziewali się pojedynku między Szwajcarem Simonem Amanem a Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem, ale wszystko to potoczyło się odrobinę inaczej. No cóż, wydaje mi się, że łatwiej jest atakować niż się bronić, no i to jest chyba przewaga tych zawodników, którzy nie są postrzegani jako faworyci, określa swoją sytuację Leutzl. Garmisch. Przyszedł czas na kolejny atak Leutzla. Po pierwszej kolejce skoków zajmował drugie miejsce.